Kolejny wątek na mojej liście to jest Ewelina, czyli mama małej Ines, mama siostrzyczki Oliwierka. Wiem, że wy miałyście kontakt, bardzo cię wspierała w chwili tego rozstania, które faktycznie było głośne. Jak dziś wygląda wasza relacja? Ewelina no, wspiera mnie, mamy kontakt. Ja mam, wiesz, ogromny sentyment no, przede wszystkim no, do Ines, no bo ona zawsze będzie siostrą Oliwierka. Kocham tą dziewczynkę, ja ją pokochałam od pierwszego naszego spotkania, kiedy się poznałyśmy. Miała taką dobrą energię, jak przyjeżdżała do nas, to dawała mi taką siłę i zawsze mówiłam wtedy właśnie, że też chciałabym mieć dzieci w ogóle i to było takie niesamowite. No i gdzieś tam teraz z Eweliną po tych wszystkich moich przejściach, no mamy kontakt, ona mnie wspiera, ja staram się też tyle, na ile potrafię odwiedzać Ines. Zresztą chyba wydaje mi, nawet nie chyba, tylko na pewno z tego co wiem, Ines bardzo mnie lubi i pamięta. To jest też niesamowite, że ona pamięta. No i też często pyta o braciszka i o tą ciocię, więc no to jest trudne chwilami, bo nie wiadomo co powiedzieć. No właśnie, pytanie, czy Ines w ogóle wie, co się stało z Oliwierką? Znaczy nie, ona jeszcze nie wie. Nie jest na to gotowa? Nie, no to jeszcze jest za malutka. Nie można dziecku fundować takiej traumy i takich, ona już tak ma wystarczająco jakieś tam przeżyć swoich, z tego co wiemy, to jakby no, takie małe dzieci nie powinny być narażone na takie, no, przynajmniej, no to będzie trudne, bo kiedyś trzeba będzie jej powiedzieć, ale to myślę, że to już Ewelina zrobi wszystko tak, aby to zostało jej przekazane w dobry sposób i w dobrym czasie i ona naprawdę no, dobrze się nią opiekuje i jest dobrą mamą. Z tego co widzę, stara się, żeby Ines miała jak najlepiej i też się jej nie dziwię, bo ja też robiłam dla swojego synka wszystko. No i ciężko się wiadomo chwilami tak patrzy, bo myślisz sobie, kurczę, tak wszystko mogłoby wyglądać inaczej, nie? A jest tak jak jest i próbujesz jakoś iść do przodu.